fragment z Ewangelii Łukaszowej. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Jezus stawia nas wobec pytania, na ile jesteśmy prawdziwymi, autentycznymi świadkami naszej wiary. Bo żyjemy w czasach, kiedy w życiu publicznym wymagana jest laickość i oczekuje się nawet od wierzących, by raczej nie okazywali swojej wiary, by, jak to się krótko mówi, zostawili ją dla swego prywatnego świata. Dochodzi do tego, że mamy wrażenie, jakbyśmy my, ludzie wiary, nie mieli prawa mówić tego, co myślimy. Dziwna świeckość pragnie nami zawładnąć. Tak jakbyśmy mieli mówić rzeczy niewygodne tym, co nie wierzą. Jakby mieli obawy. Woleliby, żebyśmy porzucili wiarę. Woleliby, byśmy nie nazywali grzechu grzechem. Ale choćby to było bardzo dla innych niewygodne, nie możemy przestać głosić Ewangelii. Nie w jakimś fanatyzmie, ale w zaufaniu, w prawdzie naszej wiary, naszych przekonań, naszej więzi z Panem. Ufajmy Jezusowi. Ufajmy Bogu. Ufajmy Duchowi Świętemu. On nas nauczy i powie, co powiedzieć. Odpowie, co powiedzieć. Święty Cyryl Jerozolimski mówił: Duch Święty, który mieszka w tych, którzy są mu przychylni, jak lekarz inspiruje ich do tego, co mają mówić. Maryjo, oblubienico Ducha Świętego, Ty byłaś otwarta na światło z góry. Wspieraj nas. Pomagaj nam, byśmy szukali w Bogu pomocy i umocnienia. Jak Ty, Matko, pragniemy być świadkami naszej wiary. Chcemy być świadkami wiary zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy jest to dobrze widziane, kiedy jest to wygodne, ale wtedy też bądźmy świadkami wiary, kiedy potrzeba z naszej strony świadectwa, stanięcia, wyjścia pod prąd. Nie mamy uciekać, nie mamy też niczego narzucać, ale żyć w prawdzie naszego serca, naszego przylgnięcia do Pana. Różaniec może nam w tym pomóc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,